Witam serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy z Party Electric Jester i teraz kontynuujemy naszą przygodę przez Floria Highway. W poprzednim odcinku trochę specjalnie pominąłem pewien aspekt, który powraca ze Party Electric Jester 1, czyli transformację. Znajdźka, którą właśnie znalazłem, zmienia nas w Edge Błazna, która pozwala nam trzykrotnie dasować w powietrzu oraz wykonywać mega naładowany skok w powietrzu, więc możemy podwójnie podskoczyć, wystrzelić się tym naładowanym atakiem jeszcze raz w powietrzu, potem jeszcze trzy razy zrobić dash i naprawdę, moim zdaniem to jest najlepsza znajdźka w grze, daje największą mobilność. Widzicie, na jaką niesamowitą wysokość wyskoczyłem? To pozwala na pomijanie niesamowitej ilości elementów poziomu. Naprawdę, to moim zdaniem jest najlepsza znajdźka i często nawet bym się nie połączał między innymi, chociaż inne znajdźki też są takie niezłe. Niektóre. Bo na przykład młotek moim zdaniem jest tutaj niemal bezużyteczny. Będę znajdźki znajdował powoli i właściwie chyba każdą znajdźkę można znaleźć na każdym poziomie. Nie jestem co do tego na 100% pewien, ale i tak. Znajdźki przechodzą pomiędzy poziomami, zachowują się jeśli zasadujemy grę, a także możemy wykorzystać te małe, żółte kulki zwane bitami, które wykorzystujemy jako walutę w sklepie. Więc te znajdźki to naprawdę jest kwestia preferencji, a nie tego, czy potrafimy je znaleźć, naprawdę. W danej chwili możemy mieć cztery formy, z czego jedna, elektryczny błazen, jest narzucona i ona jest zawsze i się jej nie pozbędziemy. Pomiędzy posiadanymi transformacjami możemy się przełączać w dowolnym momencie, więc jeśli na przykład teraz chciałbym się nagle przełączyć na elektrycznego błazna, to żaden problem, ciskam górę na krzywaku na padzie i od razu jestem elektrycznym błaznem. Czasem będziecie mogli zauważyć, że pomiędzy poziomami nagle mi się jakaś znajdźka pojawi. To znaczy najprawdopodobniej, że zrestartowałem poziom, dlatego że mi po prostu speedrun nie wyszedł. Chcę, żeby gameplay był naprawdę wysokiej jakości, więc pozwolę sobie na parę restartów, które ukrywam magią oprogramowania do edycji wideo. Ten poziom Floria Highway naprawdę pokazuje, jakie niesamowite prędkości można osiągnąć w tej grze, a jednocześnie daje też okazję do platformowania. Na przykład teraz wyplatformowałem sobie krótszą ścieżkę, nie idąc tam naokoło, tylko po prostu przeskakuję za skos. Naprawdę, brak automatyzacji w tej grze jest niesamowity, chociaż czasem jak trzeba, na przykład tutaj jest dosyć ciasne miejsce, no to wtedy jak najbardziej można skorzystać z tych napędzaczy. Teraz specjalnie obrywam i specjalnie to blokuję, żeby naładować sobie pasek u góry, ten niebieski, żeby mieć większy mnożnik obrażeń. Dlaczego? Dlatego, że na końcu tego poziomu jest miniboss. No i jak mam większy mnożnik, to zadaje trzykrotnie większe obrażenia, więc trzykrotnie szybciej go pokonam. Eksplozja na końcu tego minibossa jest naprawdę bardzo długa i jeszcze gra tak specjalnie filmowo zwalnia, więc to trochę trwa. Ten miniboss jest naprawdę prosty, w ogóle się nie rusza. Wystarczy po prostu blokować jego ataki, czyli w sumie mniej więcej to samo, co również z bossami, co się ruszają. I po prostu atakować, atakować, atakować. Dobrze, tam są kolce wcześniej, to można sobie bez problemu zawsze naładować ten pasek. Jeśli mam być szczery, to nie kupuję tego, że ten gość jest aż takim zagrożeniem. Panie, on jest zbyt mały, żeby być aż tak potężny. Takie ciało nie mogłoby utrzymać tyle energii. Tja, nie mam mowy, że ma jakieś szanse. Ale jeśli Freom chce tego od nas, to wydaje mi się, że musimy to zrobić. Więc to zrobimy. Dobra, możemy już iść? Jasne, czemu nie? Tylko musicie pamiętać, kim jest klient. Wykonamy tą robotę porządnie. Wiecie, to była świetna walka. Walka o wyzwolenie robotów i takie tam. To naprawdę przykre, że się skończyło. No wiem, nie rozczulajmy się tu. Ty, robaki, skończyliście już? Widzicie, Freom ma miliony robotów pod swoim władaniem, które właśnie teraz ruszają zabić Farka. A wy sobie tutaj stoicie, jakbyście mieli cały czas na tym pieprzonym świecie. Byłoby znacznie prościej z wirusem. Ruszać! Teraz! W przeciwnym razie będą konsekwencje. No tak, chyba masz rację. Więc,
Kto będzie od karania? Nawet mnie nie rozśmieszaj. Od nikogo nie bierzemy rozkazów. Wie co? Ale... Wy bando idiotów! Nie wiecie, z kim gadacie! Znajdź swoje miejsce i zamknij mordę! Ruszać za nim! Natychmiast! Nazywaj sobie nas zdrajcami, jeśli chcesz. Ale ja mam tu gdzieś. Ale wyczuwam bzdury na kilometr. Freon tylko miał prostą prośbę. Była dość prosta, więc zgodziliśmy się na nią. Bądź grzecznym chłopcem. Taka mała ciekawostka. W pewnym demie tej gry, które obejmowało pierwsze trzy poziomy oraz bossa, czyli właściwie do tego, co było wcześniej, EJ przeklinał w tych filmikach. I to powodnie przeklinał. Nie tylko same szadłowe demny, ale walił fakami jak tylko się da. Naprawdę. Na szczęście Lekwejpe to stonował. Czy na szczęście? To w sumie kwestia gustu, ale wydaje mi się, że na szczęście, bo dzięki temu ta gra jest trochę bardziej przyjazna kategorii wiekowej, która również była przyjazna pierwszemu Sparkowi. Tutaj mamy nową znajdźkę, czyli motor, który pozwala na nabranie dodatkowej prędkości w kierunku, w którym lecimy. Więc tutaj trzeba z nim uwagować, dlatego że jeśli spadamy i użyjemy motoru, to wtedy spadamy jeszcze szybciej. Co w sumie nie ma zbyt wielkiego sensu, bo w każdej chwili możemy sami się zrzucić na dół. Sami pewnie widzieliście, że co jakiś czas się pojawia w prawym dolnym rogu takie jakby menu. Jeśli przytrzymuję lewy trigger według Xboxowego pada, to wtedy pojawia się to menu i mogę wtedy wybrać, czy chcę naładować swój dash, tak jak na przykład teraz, albo mogę po prostu zrzucić się na dół. Widać oznaczenie przycisków, więc... no, po prostu widać. Cały ten poziom jest otoczony bezdennymi przepaściami, nawet jeśli te bezdenne przepaści mają dno. Widzicie ten śnieg na dole? To jest zły, złowieszczy i zabójczy śnieg, które obowiązkowo trzeba zablokować. Jeśli wpadniemy na tamten śnieg, to wtedy niestety giniemy, bo to się liczy jako bezdenna przepaść. Tutaj gra wymusza na nas, żebyśmy się nauczyli blokowania. Jeśli nie, to po prostu oberwiemy laserami. No i wcześniejsze sekcje, gdzie byliśmy w środku budynku, gdzie było pełno lawy, mogliśmy pominąć, ale tutaj akurat jest to obowiązkowe. Nie da się po prostu przejść górą. Ale za to da się przejść ścianą albo sufitem, dlatego że są miejsca w tej grze, gdzie ściana to jest po prostu zwykła sugestia, i można sobie po niej przejść, a potem przejść sobie na sufit. A co tam? Po co się zatrzymywać, po to, żeby używać podłogi jak normalni ludzie, no jak tak można, no. Lawa zadaje nam obrażenia pomału. Im dłużej jesteśmy w lawie, tym dodatkowo tracimy więcej zdrowia, ale za to nie obrywamy tak, że jesteśmy na chwilę ogłuszeni, tak jak w przypadku normalnego obrywania. Dobra, czas na kolejnego bossa. No hej, kogo my tu mamy? Mam nadzieję, że się dobrze trzymasz, bo mam jeszcze jednego. O, i gratulacje, że zaszedłeś tak daleko. Kto by się spodziewał, że taka porażka jak ty zajdzie tak daleko? Jednak to tylko kwestia czasu, aż dasz się zabić. Co ty wyprawiasz? Po prostu idziesz sobie? Co? Weź wracaj tu z tym swoim metalowym zadem, albo w przeciwnym razie doktor zginie. Tak. Teraz czeka nas mała walka. Taka mała ciekawostka. Pierwsze dwa bossy w tej grze początkowo nazywały się zupełnie inaczej. Była o tym mowa w grafikach koncepcyjnych, które można odblokować za zdobycie wszystkich dyskietek. Znaczy właściwie jedna dyskietka to jedna grafika koncepcyjna. I początkowo pierwszy boss się nazywał Rhino Freaken, nawet tak się jeszcze nazywa w starych temach. Natomiast ten nazywał się Turbo Burbo. W sumie to nazwa Turbo Burbo mi się nieco bardziej podoba od Turbo Bird. No a dlaczego Turbo Ptaszek? Dlatego, że kiedy zadamy mu dość obrażeń, to wtedy sobie lata, ale nie musimy w ogóle robić uników. Wystarczy w odpowiednim momencie zablokować i pyk, i nic nam nie zrobi. Poza Farka, który po prostu sobie
stoi i blokuje, nawet się nie rusza. Idealnie tutaj pasuje. Strategia, jak na wszystkie włosy. Blokujemy i bijemy i to w sumie tyle. I w sumie to naprawdę niezły pomysł, żeby bić roboty motorem. Naprawdę. Kto wpada na takie pomysły? Chociaż w Devil May Cry 5, które wyszło kilka miesięcy przed tą grą, wpadł na dokładnie ten sam pomysł. No tylko wtedy w Devil May Cry 5 się biło dwoma połówkami motorów. Pewnie obie gry wpadły na ten pomysł niezależnie. Do zobaczenia w następnej części.